Zakład Gospodarki Wodno-Ściekowej Gminy Trzebownisko w związku z podejrzeniem nielegalnego zrzutu wód opadowo-roztopowych do kanalizacji sanitarnej przeprowadzi kontrolę posesji w powyższym zakresie. Środowa sesja Rady Gminy Trzebownisko miała bardzo burzliwy przebieg. Czuć już atmosferę kampanii wyborczej, o czym wspomnieli Jan Lech i Kazimierz Janik. Ten drugi nawiązał między innymi do badań prowadzonych przez Sławomira Poradę. Można było odnieść wrażenie braku znajomości metod statystycznych i braku rozumienia sensu badań przez mówcę. Z długiego monologu przebijał spory chaos i przeskakiwanie z tematu na temat. Służba zdrowia, drogi, wodociągi, wybory, a nawet podejmowanie uchwał niezgodnie z prawem. Apogeum emocji przyniósł temat poruszony przez radnego Michała Drubkę. Rozbieżność ocen sytuacji z chodnikiem w Stobiernej pomiędzy radnym, a wójtem Lesławem Kuźniarem oraz Janem Lechem była bardzo widoczna. Radny prosił o złożenie wniosku według uzgodnień, nie zostało to jednak wzięte w ogóle pod uwagę. Przewodnicząca Rady Gminy dla uniknięcia kontynuacji niewygodnej dyskusji zamknęła sesję. Szczegóły w filmie w dalszej części wiadomości. Prezentujemy wyrywkowe komentarze mieszkańców z naszej strony i ze strony sąsiedzi Stobierna. Warto podkreślić rekordową oglądalność sesji na kanale YouTube Urzędu Gminy. Nawet pięciokrotnie większą od wcześniejszych sesji w ciągu raptem 3 dni. CEO obrazuje skalę zainteresowania mieszkańców. Na prośbę zainteresowanych mieszkańców publikujemy fragment sesji dotyczący dyskusji na temat chodnika w Stobiernej. Szanowni Państwo, ja mam dwa tematy. Jeden chyba poniekąd tutaj też wyszedł od pana Kazimierza. Podejrzewam, że to o mnie chodzi, o tą osobę tego radnego, co pozyskuje środki poza zaplecaniem wójta i z wójtem się komunikuje przez media społecznościowe. To powiem tak od razu, że skoro mieszkańcy wołują mnie do tablicy, to ja staram się odpowiedzieć, jak sytuacja wygląda. Jeśli chodzi o środki zewnętrzne, to nie zamierzałem tego robić poza plecami wójta. Tak wyszło po prostu, bo chciałem pomóc mieszkańcom i powiedzieć, jak sytuacja wygląda. Ale zacznę od sprawy drugiej. Kwestia utrzymania dróg w gminie. Była taka sytuacja w Stobiernej w zeszłym tygodniu, niefajna, że chłopak złamał sobie nadgarstek na drodze wewnętrznej należącej do gminy. Ten nadgarstek musiał być składany operacyjnie, z użyciem blat, prętów i tak dalej. Jest to student, więc w tym momencie nie wiadomo, jak potrwa jego nauka, jak potrwa jego rehabilitacja. Wydarzyło się to na drodze, która jest drogą gruntową, nie jest drogą asfaltową. I to jest dosyć istotna sprawa, ponieważ drogi asfaltowe w gminie są jeszcze w miarę odśnieżane. Natomiast te gruntowe, no to jak przejedzie przy wyższych opadach, to jest w porządku. Natomiast ten śnieg ubity, rozjeżdżony, stwarza, powiedzmy, podłoże śliskie. I są problemy, jest to młody chłopak. Co innego osoba starsza, która ma większe problemy z poruszaniem się. Dlatego też jedna rzecz to jest to, żeby zwrócić uwagę, aby dopilnować odśnieżania tych dróg. A kolejna rzecz, którą oczekuję, to aby przedstawić procedurę. I bym prosił osobę odpowiedzialną, która może przedstawić procedurę, uzyskania odszkodowania, bo tu będzie kwestia odszkodowania za uszkodzenie ciała i podejrzewam, że także odszkodowania za rehabilitację czy niezdolność do nauki. Więc prosiłbym o udzielenie takiej informacji, jak wygląda procedura u nas w gminie, uszkodzenia ciała w kwestii na drodze gminnej, gdzie gmina drogę po prostu nie odśnieżyła. Dziękuję. To jest pierwsze pytanie. No ale to my pierwsze słyszymy, że się nikt do nas nie zgłosił w tej sprawie. Jak się zgłosi, to niech się zgłosi. Jak się zgłosi, to należy tylko pan o tym mówi. To znaczy nie, zgłosił się w pokoju 13, ta osoba już była, rozmawiała. Dostała polisę, numer polisy, tylko kwestia, czy od strony gminy jeszcze jakieś procedury są. Bo to jest kwestia, czy rozmawiają z ubezpieczycielem, czy są jeszcze inne tematy tym kierunkiem. Ubezpieczyciel w zasadzie pytam o różne rzeczy, ale tutaj chyba się nie zapytał. My, jeżeli taki jest przypadek, to dajemy rzeczywiście polisę, gdzie mamy ubezpieczone drogi i już ubezpieczyciel załatwia sprawę. Czyli generalnie cały kontakt odbywa się poza gminą. Kwestia ubezpieczenia, jeśli chodzi o wypadek na drodze z powodu winy gminy. Rozmawia z nim nasz ubezpieczyciel. Okej, dobra. Dziękuję serdecznie za tą odpowiedź. I teraz wracamy do kwestii, która wzbudziła duże zainteresowanie w ostatnim tygodniu. To jest kwestia chodniku w Stobiernej. I tutaj szkoda, że nie ma pani kierownik referatu. Nie chciałbym tutaj mieć na uwadze złej woli pani kierownik, czy złej woli pana wójta, że też go nie było na komisji ostatniej, tylko to tam już na końcu.
I teraz sytuacja wygląda w ten sposób. To do pana Kazimierza, że tak, pewne rozmowy odbyłem odnośnie dofinansowania możliwości tego chodnika budowy. Pewne rzeczy ustaliłem. Bardzo dużo przychylnych osób po tym materiale spotkałem. Dużo mi też pomógł pan Karol Orzuch, Rady Sejmiku Wojewódzkiego, nie ukrywam tego. I to, co udało mi się ustalić, nie chciałbym teraz szukać tutaj winnych tego wszystkiego. Wnioski zostały złożone w 2019 i 2020 roku na przebudowę pewnej części chodnika. I wtedy przeszły dwa odcinki z Jasionki i pierwszy poprzedni jeden odcinek, po drugi poprzedni drugi odcinek. I teraz tak. Te środki, tak jak było powiedziane w materiale filmowym na TVP, w dalszym ciągu zostały rozdysponowane. I jest możliwość złożenia takiego wniosku. Więc nie wiem, dlaczego gmina tego wniosku nie chce złożyć. I tutaj do pana wójta moja serdeczna prośba, aby taki wniosek złożyć. Wiadomo, że jest to wniosek, tak jak pani kierunku do 30 listopada był termin, ale w nadzwyczajnych wypadkach może członek zarządu zezwolić na późniejsze złożenie wniosku. I to, co było argumentem ze strony gminy, że tego wniosku nie możemy złożyć, to jest, że nie mamy dokumentacji. Dokumentację można we wniosku złożyć, że przedłożymy ją w trzecim kwartale tego roku. Dokumentację. I tak mam teraz wyciąg z tego z Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie. To, co gmina składała, to jest tak, że także nie było dokumentacji złożonej w 2019 roku na Jasionkę, na Stopniechą. Jeden odcinek Jasionki był z dokumentacją. Natomiast w tym roku ten odcinek z dokumentacją też nie przeszedł. Przyszedł ten odcinek, w którym dokumentacji nie było. Więc gmina tą dokumentację uzupełniła. Zasięgnąłem też opinii osób projektujących drogi i jest realne tworzenie tego projektu do trzeciego kwartału. Więc możemy to wystosować. I teraz kolejna rzecz, kolejny argument, który chciałbym też przedstawić. Zabezpieczenie środków w budżecie. Tak naprawdę z procedury wynika, że zabezpieczenie środków musimy dostarczyć do końca marca uchwałę o zabezpieczeniu środków do PZDW. Podałem pani kierowniczce namiary na osobę w Urzędzie Marszałkowskim, która za rękę może poprowadzić w kwestii pozyskania tych środków. I też rozmawiałem z innymi podmiotami, które są skłonne nam pomóc. Dlatego prosiłbym, żeby się tym zająć, bo mieszkańcy naprawdę wyrazili swoją opinię i teraz nie ma co tym mieszkańcom mieć za złe, że upominają się o swoje, bo temat się ciągnie od x lat. I tutaj jeszcze korzystając z okazji, że mamy pana Janka, który był zastępcą dyrektora tego departamentu, nie wiem, może pan Janek ma wiedzę, dlaczego wtedy Jasionka przechodziła, a Stopierna nie, w ciągu tych 2 lat. Bo ja po prostu nie byłem w stanie tego ustalić. Także dziękuję i proszę o złożenie tego wniosku. I jeszcze jedna uwaga. Proszę też, żeby wziąć pod uwagę po stronie wschodniej, nie chodnik, a ciąg pieszo rowerowy, bo jest taka szerokość i jest możliwość czegoś takiego wybudowania. Ja ze swojej strony jestem w stanie pomóc, tylko proszę złożyć ten wniosek. Jeśli ten wniosek zostanie złożony i przejdzie, wtedy będziemy się zastanawiać nad środkami finansowymi. Ja sądzę, że tutaj z radnych nikt nam nie odmówi przyjęcia kredytu na tą inwestycję, czy przesunięcia środków w innej części. Wszyscy widzieli, jak ten chodnik wygląda i ile to się ciągnie. Zresztą radni ze Stopnienia doskonale wiedzą, ile o tym chodniku było mówione i jakie były zapewnienia odnośnie składania wniosku. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, to dobrze by było, jakby Pan powiedział wszystkim, mnie również, co Pan z Panem Orzogiem zrobił w końcu, bo teraz słyszę, że może to zadanie wejdzie, jak gmina przekaże środki. Tak? Nie użyłem słowa, że przekaże środki. No tylko co? Ja poczekam na Pana odpowiedź, ja Panu odpowiem, tylko poczekam na swoją odpowiedź. Proszę Pana, czy załatwiliście wpisanie tychże chodników do wewnętrznego planu inwestycyjnego Urzędu Marszałkowskiego? To nie jest do mnie pytanie, ja nie jestem urzędnikiem. Ale pan mówi, ale nie ma. Ja zadam panu pytanie. Ale panu zadaniu. To nie pan słucha, ja tam pracowałem. Naście lat i wiem, o co chodzi. Żeby cokolwiek mówić o jakimś dofinansowaniu, to zadanie musi być wpisane w UPI.
Zostało opisane, czy byliście odwiedzić PZDW, bo ja tam być takich ludzi, którzy odwiedzali i departament, i zarząd dróg wojewódzkich, bo mi to kultu. Tylko coś się zaczyniło. Panie Janku, czy te chodniki są wpisane przez zarządcę drogi, czyli Urząd Marszałkowski, Marszałka, do WPI i będzie to realizowane? Czy... Ja w tym momencie proszę tylko o złożenie wniosku i pan zobaczy, co się stanie. Proszę o złożenie wniosku. To jest jedyna rzecz. Co to do WPI? Wewnętrzny plan inwestycji. A pytanie odnośnie, dlaczego ja się o kartę przechodziła? Ma pan taką wiedzę, czy nie? Proszę pana. Ja nie wiem, być może się starali o to w sposób szczególny, czy lepszy, czy gorszy. Radni do tej pory stopiemy i pewnie nie zabiegali. No ale jak pan był zastępcą dyrektora, to pan nie pomagał sobie. Ale czy pan się zwrócił wtedy do mnie? Ale ten chodnik idzie do pana do domu. Ja się przedstawię, to pan, czy pan był pierwszej kolejności Proszę pana, czy pan się zwrócił, czy ktokolwiek, pan jest taki temat, jak to zrobić, co zrobić, żeby to było zrealizowane? No właśnie, tak, wiecie już, co trzeba zrobić i myślę, że na tym możemy zakończyć temat, bo jest on już omówiony wystarczająco, a poza sesją można jeszcze się porozumieć i ustalić końcowe wnioski. Nie no, tylko w poli podsumowania, bo nie chcę rozdrapywać tego, co było. Znaleźliśmy rozwiązanie. Więc proszę tylko o złożenie wniosku. To jest dokładnie kilometr po jednej stronie i kilometr po drugiej stronie. Pani, do której otrzymała pani kierownik kontakt, poprowadzi za rękę, powie dokładnie, ile środków możecie pozyskać, tylko złóżcie ten wniosek. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. To muszę jeszcze. Proszę bardzo, panie wójcie. Pani przewodnicząca, wysoka rado. Powiem tak, byłem bardzo zaskoczony zachowaniem radnego z mojego komitetu, który w ten sposób chce załatwić sprawę bulwersującą, powiedzmy sobie, mieszkańców Stobielny. Skoro ma taką wiedzę, jak którą tutaj dzisiaj przedstawił, której ja się w ogóle nie zgadzam, całkiem ścieżka wykonania tego chodnika jest całkiem inna, bo ja już to przerabiałem i robiliśmy, szanowni państwo, przy drodze wojewódzkiej jesteśmy jedną z nielicznych gmin, która ma ponad 13 km chodnika. I robiliśmy od granic miasta Rzeszowa, Czemublisko, Nowa Wieś, Jasionka, Stobielna. Został ten ostatni część, ten kilometrowy w Stobielny. Spokojnie, my go zrobimy. Ja się spotykałem wielokrotnie z panem marszałkiem i tam się szuka, nie u jakiejś pani w departamencie. Zapewniam pana, że pani w departamencie nie ma nic do powiedzenia. To proszę złożyć ten wniosek i zobaczymy, czy wniosek przejdzie, czy nie. Całą procedurę składania wniosków my znamy i złożymy. Wiemy, co musi być niezbędne, żeby złożyć wniosek, co trzeba zrobić, co trzeba opracować i co trzeba mieć zapisane w budżecie gminy, żeby do tego przystąpić. Myśmy to wielokrotnie przeszkoczyli i proszę tutaj nie opowiadać takich rzeczy na sesji, jak pan tutaj w tej chwili mówi. Tym bardziej, że był pan tutaj radnym, wie pan, żeby złożyć wniosek, to musi być komplet dokumentu. Żeby złożyć ten wniosek i został rozpatrywany. No to co mówi to pismo z PZDW, że dokumentacja w uzupełnieniu? Proszę, tam znaleźliście wniosek wcześniej. Więc tu radni też słyszeli, jakieś były zapewnienia, że wniosek był co roku składany. Tak, bo był wtedy projekt. Co roku był składany od 2020. Proszę poza sesją pouzdrawniać, proszę jeszcze raz o złożenie tego wniosku. Nic to gminy nie kosztuje, to jest... Ja państwu pokażę. Panie Michale, miał pan wiele lat na wniosku. No właśnie, proszę, wierzyłem w zapewnienia, to jest ten wniosek, dwie strony do wypełnienia. Nie, dwa miesiące przed wyborami. Wszyscy wiemy, o co tutaj przed tego chodzi. I pozwoli pan, że my będziemy... Proszę, niech mi radni dostowiernie powiedzą, ile razy słyszeli, że jest wniosek złożony. Niech się odezwą, niech powiedzą, ile razy było mówione o tym chodniku. Odezwą się i powiedzą po sesji. A nie będziemy i czy są jeszcze, jeżeli pan wójt skończył? Tak, skończył pan wójt. Bardzo dziękuję. Czy są inne jeszcze tematy? Jeśli nie ma innych tematów w tym punkcie, Wysoka Rado, zamykam 60. sesję Rady Gminy Przewodniczącej. I bardzo dziękuję za wszystkich. Ubiegły weekend w Bernardyńskim Centrum Religijno-Kulturowym w Rzeszowie wystawiona została sztuka pod tytułem Dzień Gniewu. Na podstawie dramatu Romana Brandstettera.
Spektakl w wykonaniu młodych artystów ze Stowarzyszenia Portus Felix. Stowarzyszenie Portus Felix to organizacja zrzeszająca dzieci i młodzież z terenu naszej gminy, głównie ze Stobiernej, Jasionki oraz Łukawca. Prezentujemy fragmenty sztuki. Tam jest piekło, ale to piekło nie rozstąpi się jak Morze Czerwone. I Emanuel Blat nie przejdzie suchą nogą na drugi brzeg. Emanuel Blat, to ja! Nikt z mojej rodziny nie został przy życiu. Nikt, tylko ja jeden. Uciekłem do lasu. Kilkunastu Żydów także uciekło do lasu. Teraz idzie obława z psami. Wszystkich złapią! Hitlerowskie psy mają dobry węch. Czy ja mam odejść? Czy ja naprawdę mam odejść? Gdy jestem ogolony, nie wyglądam na Żyda. Spójrzcie! Moje oczy są niebieskie! Niebieskie! Moja matka powtarzała, że Emanuel ma chrześcijańskie oczy. Niebieskie, jak niebo. Czy ja mam odejść? Ja naprawdę wyglądam na Żyda? Jesteśmy tylko ludźmi. Biednymi. Takimi jak pan. Gdy uciekałem z płonącego getta, jakaś kobieta wskazała mi ten klasztor. A mi się zdawało, jakby to był głos anioła. To ja już pójdę. Niech pan nie odchodzi. Niech pan zaczeka. Po co? Stajcie mu chodzić. Będzie ze mną. Ja? To cię proszę, ja? Stań. Chodźcie, Lechal. Weźmy się do środka. Co pani tu robi? Tutaj jest klauzura, tu nie wolno wchodzić kobietom. Dajmy spokój tym głupim przesądom. Jestem i koniec. Jak pani to weszła? To pani to wpuści. Nie, nie wpuści. Czy można usiąść? To jest nasz klasztor, jak tu u was zimno. Byłam w kościele. Lubię ten wasz kościół. Wszak mi nie wierzy? Ja się czasem modlę. Nie zawsze. Czasem. Gdy mnie tak przyjdzie. Nie lubię Boga zanudzać prośbami. Proszę, niech przełożę księdze, pogadamy. Czy tam nie ma? W klasztorze? Tutaj jestem. Nazywam się Emanuel Blat. Ukryłam się w klasztorze. Ojcowie nie są winni. Cóż winne mogą być otwarte drzwi, kiedy wpada przez nie jesienny liść? Albo cóż winne mogą być, może być otwarte okno, kiedy wpada przez nie jesienny liść? Drzwi nie są winne, okno nie jest winne. Wiatr jest winien. Wielki wiatr się zerwał na dworze. Wielki wiatr! Niech pan oficer każe mnie zastrzelić. Biały habit, bo oczami kłamliwe chwile. Biały chobit. Cóż za was tak nie stać! Stać, bo będę strzelał! Niech jeden z was pójdzie na dziedziniec i przyniesie mi stąd odpływ do kolczastego drutu żołnierzy mu datu. Idź!